dobry, kochani. To ja, Karolina z Fundacji Leny Grochowskiej. Dzisiaj jest ze mną wspaniały gość. Od wielu lat na scenie nic nie mówi, a jest to pan Ireneusz Krosny. Dzień dobry, witam państwa. Jak pan dzisiaj wstał? No jak zawsze. Nóżki na ziemię i po prostu się spionizowałem. A czy te spektakle, które pan robi, to motywują pana do działań? Z całą pewnością, to znaczy, no, żeby być mimem, to trzeba jednak się poruszać tą godzinę z haczykiem po scenie, więc na pewno wymaga to jednak jakiegoś treningu systematycznego, żeby utrzymywać sprawność. A jak pan rozbawia publiczność, dzieci, młodzież? Jak rozbawia? No przede wszystkim trzeba mieć dobry pomysł. To jest, myślę, podstawowa pierwsza sprawa. A jak się ma dobry pomysł, no to potem potrzeba jeszcze dwóch rzeczy. Tak zwana biskomika, czyli umieć pokazać to w sposób śmieszny, oraz technika pantomimy, czyli żeby to, co pokazuje na scenie, było zrozumiałe dla widza. A jak pan ukazuje swoją radość, szczęście, zadowolenie? Na scenie? Tak. No oczywiście są całe zasady mowy ciała, to znaczy poza tym, że człowiek szczęśliwy się uśmiecha, no to wszyscy powiedzą, że to jest oczywiste. Ale człowiek szczęśliwy też często podnosi brwi do góry. Człowiek szczęśliwy często jest wyprostowany, często otwiera szeroko ręce, wykonuje ruchy bez napięcia mięśni, ponieważ napięcie mięśni jest objawem stresu. Można by długo opisywać, ale generalnie rzecz biorąc, no jest cały zestaw takich fizycznych objawów radości, szczęścia w ciele ludzkim. A czy pana ręce nie bolą, nogi, jak pan to rusza tym swoim ciałem? No czasami tak. Czasami, jak jest, zwłaszcza jak jest długi spektakl, są takie scenki, jak na przykład Mucha i Miód, czy na przykład Kogut rankiem, gdzie na przykład cały czas, cała scenka jest grana w półprzysiadzie. No i kiedy się człowiek cały czas porusza w takim półprzysiadzie, no to oczywiście tam mięśnie nóg potem czuć, zwłaszcza jeśli potem jest, nie wiem, jakieś kilka scenek takich wymagających stałego napięcia mięśni, no to gdzieś to się już czuje. A czy kiedyś pan się wybrał na siłownię, żeby to odreagować, poćwiczyć, te mięśnie wzmocnić? Jak najbardziej. Ja bym powiedział, że na siłowni to no, bardzo dużo ćwiczę. Poza tym mam taką salkę treningową u siebie w domu, gdzie tam wszystkie podstawowe ciężarki, drabinki i tak dalej, wszystko mam. Także to jest moje podstawowe miejsce ćwiczenia, ale rzeczywiście były też okresy, kiedy chodziłem oprócz tego na siłownię. A ile panu czasu zajmuje do przygotowania się do takiego spektaklu? No to znaczy, tu by trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo z jednej strony mamy takie przygotowanie długie, to znaczy to, co musimy stworzyć taki spektakl. No i tu wiadomo, że jest najpierw pomysł, to jest uważam najtrudniejsza część pracy. Potem przychodzi się z tym właśnie do salki treningowej przed lustra i tam się rozpracowuje ten scenariusz, czy on się dobrze przyjmuje, czy nie, czy jakieś zmiany się wprowadza i tak dalej. Oczywiście, jeśli scenka wymaga muzyki, to trzeba jeszcze nagrać muzykę, zgrać się z tą muzyką. Więc takie przygotowanie każdej scenki jest bardzo różne. Są scenki bardzo krótkie, na przykład 30-sekundowe, bez muzyki. I wtedy przygotowanie nie jest takie trudne, najważniejszy jest dobry pomysł. No i przegranie sobie tego przed lustrami. Natomiast są scenki, które potrafią trwać 7 czy 8 minut i są w pełni podłożone z muzyką, gdzie na przykład trzeba się jeszcze zgrać z dźwiękiem poszczególne gesty, no i to wtedy trwa kilka miesięcy takie przygotowywanie. A jakie pan oglądał jeszcze kabarety? O, właściwie wszystkie kabarety znam, ponieważ to są koledzy, gdzieś tam się spotykamy na różnych programach telewizyjnych czy imprezach teatralnych i to. Także z całą pewnością znam dużo, no najbardziej lubię na polskim rynku oglądać grupę Mozarta, dlatego że jest to dla mnie takie połączenie humoru z wysokim kunsztem artystycznym. Wspaniały jest też kabaret Hrabi, też bardzo takie nośne, często trafne spostrzeżenia z życia społecznego. Także no mamy trochę kabaretów naprawdę dobrych też. A czy ubiera się pan na kolorowo? No, jak widać, teraz jestem tak zwyczajnie, tak jak tu przyjechałem, czyli można powiedzieć, zwykle jakoś tak dżinsy i coś na niebiesko, czarno. A na przykład buty tak jakieś kolorowe, fikuśne? Raczej jakieś adidaski, zawsze coś takiego, tak żeby było wygodnie.
Mi się podoba Pana w ogóle uśmiech. No, bardzo się cieszę, odwzajemniam. Tak. Może by mi Pan coś pokazał teraz po swojemu, dobrze, nie mówiąc. No, Pani chciała, mówiła, żebym czegoś Pani nauczył dzisiaj. No to ja zaproponuję, ponieważ myślę, że tu mamy wszystko zorganizowane na siedząco, to zrobimy mały elemencik. Ale czy będzie łatwo, to nie wiem, dlatego że pantomima nie jest taka łatwa. Nazywa się ten elemencik, albo może nawet jeszcze prostszy. Zrobimy taki po prostu jak przecieranie szyby. Jak zrobić efekt przecierania szyby? No, żeby tą szybę pokazać, no najpierw trzeba udowodnić, że ona tu jest. No więc ten pierwszy moment, no ja muszę jej dotknąć w taki sposób, żeby było wiadomo, że tutaj jest jakaś szyba, że tutaj czegoś dotknąłem i coś tu się rzeczywiście znajduje. Jak to zrobić, żeby dotknąć czegoś, czego naprawdę nie ma? No, oczywiście moja ręka musi się zrobić płaska jak szyba. No to Pani potrafi, proszę spróbować. Płaska ręka, no nie ma problemu. Palce troszkę tak naturalnie rozszerzone. I cała rzecz polega na tym, żeby w momencie, w którym dotykam szyby, napiąć mięśnie ręki. Jak napnę mięśnie ręki, to jest dobrze. No ale teraz jak przetrzeć tą szybę? No jak ją będę chciał przetrzeć tak, no to nie ma wrażenia, że cokolwiek przecieram. I tu spróbujemy się czegoś nauczyć. A spróbujmy, proszę spróbować tak, że nie ruszam tą częścią ręki tu, ale palce się poruszają. O, tak, coś takiego. Więc proszę Państwa, jak ja sobie tak oprę i teraz zastosuję to poruszanie w odpowiednim momencie, to wtedy to będzie wyglądało tak. Prawda? I wtedy wygląda, że te palce jakby trą o coś i zostają z tyłu. Więc to a jest jakby taki... Pan chciał siebie przedstawić, albo mnie na przykład, to jakby Pan się dobrze bardzo przedstawił? To nie ma takiego, język mówiony, nie jest, znaczy język ciała nie jest zastępstwem języka słowa. Słowem można napisać książkę na dowolny temat. Ja bym sobie na przykład nie wyobraził, jak ja mogę pokazać w pantomimie jakiś trudny związek chemiczny, na przykład, nie wiem, nadmanganian potasu. Nie mam pojęcia, jak to pokazać w pantomimie, podejrzewam, że się w ogóle nie da. Czyli pantomima z całą pewnością nie jest po prostu tłumaczeniem słów, to jest język migowy, gdzie tłumaczymy każde słowo. W pantomimie natomiast pokazujemy relacje, życie ludzkie, emocje i wyrażamy to bezpośrednio na własnym ciele, czyli jest to jakby wyjęty pewien element z życia. To, co jest specyfiką pantomimy, to jest to, że ja jestem na scenie sam, na pustej scenie i mój ruch, moja gra aktorska musi dać widzowi możliwość wyobrażenia sobie wszystkiego, co jest wokół mnie, całego świata, osób, rzeczy, które są wokół mnie. I to jest wyjątkowość pantomimy. A czy przedstawienie jakiegoś tańca to jest dla Pana trudne? No, ja rozumiem, że Pani się odnosi do historii tańca, tak? Tej scenki, którą... No jest tam 40 tańców, więc to było trochę roboty. Ale powiem tak, że z pewnością niektóre z tych tańców no, trzeba było sobie troszkę poćwiczyć, żeby tam je wykonać. Aczkolwiek oczywiście robię to w sposób żartobliwy, czyli nie chodzi o takie wierne, perfekcyjne wykonanie każdego tańca, ale raczej zrobienie go troszkę na wesoło, tak żeby było widać jakiś dystans, powiedzmy, do tego zjawiska. No, nie wszystkie te tańce są estetyczne i sensowne, no i dlatego postanowiłem taką historię właśnie skonstruować. A też mi się podoba jeden spektakl związany z maturą, jak Pan matura, to no rzeczywistość już, chociaż muszę powiedzieć, że w tej chwili już, bo matura powstała dość dawno temu, w tej chwili te matury już wyglądają troszkę inaczej. Już wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież chyba nawet już nie ma takiego dużego stresu, jaki miała kiedyś. Wydaje mi się, że kiedyś ta matura była bardziej taka, no trwała dłużej. Ja pamiętam, jak myśmy pisali polski, to tam 5 godzin się pisało jakieś wypracowanie na kilkanaście stron, a 4. No dzisiaj to wszystko już są jakieś testy wyboru, jakoś to wszystko tam łatwiej, że tak powiem, jest przejść, więc też ten stres i te przeżycia są mniejsze, no ale po dzień dzisiejszy matura swego czasu prosiłem wydawcę mojej płyty, że może byśmy maturę już wycofali z YouTube'a, a on mnie prosił, żeby nie, dlatego że jednak jest dużo wejść, zwłaszcza w okresie maturalnym i zależało mu na tym, żeby to jednak w internecie pozostało, więc widać, że ta matura gdzieś tam jednak przez współczesnego widza też jest odbierana. Ja chciałam Panu powiedzieć, że ja też grałam w wielu spektaklach, a między innymi w spektaklu Ciaptak, związany o tolerancji, jak się ludzi traktuje, że są wyszydzani, niechciani w urzędach.
Tak. To jest oczywiście zjawisko zawsze przykre, ponieważ no, z każdym człowiekiem należy się, że tak powiem, z należytym szacunkiem, uwagą i w ogóle z każdym należy się tak obchodzić. Więc to wydaje mi się, że niezależnie od tego, z kim rozmawiamy, z kim mamy do czynienia, to zawsze to trzeba temu człowiekowi poświęcić uwagę, na nim się skupić i relacje to jest. Ostatnio Amerykanie zakończyli najdłuższe badania w historii świata. To były badania nad długowiecznością. Co najbardziej wpływa na długowieczność? I jest taka ciekawostka, że po wieloletnich, właściwie kilkudziesięciu latach badań ogłoszono, że największy wpływ na długowieczność mają dobre relacje z otoczeniem. Czyli nie to, co jemy, nie to, czy palimy, czy nie palimy, czy jakieś tam mamy nałogi. Okazuje się, że największy wpływ mają dobre relacje, czyli pozytywne emocje, które człowiek przeżywa w sobie. Przyjaźń, miłość, najbliżsi, przyjaciele, rodzina, jeśli się nie ma wrogów, nie ma się osób, których się nie lubi i tak dalej. To się okazuje, że wtedy człowiek jest najszczęśliwszy i żyje długo. A ja bym chciała też panu, jak pan by chciał, pokazać taką płytę. Pan by sobie obejrzał ten spektakl i naprawdę wzruszyłby się pan. No bardzo proszę, tak. No. Dobrze. A na zakończenie mam dla pana miłą niespodziankę. Coś tu przygotowałam przez mojego tatę. Jak był małym chłopcem, próbował malować i chcę panu to wręczyć. Dobrze, żeby pan pokazał i obejrzał. Czy ja to mogę od razu otworzyć? No proszę, no proszę, no tak, chociaż muszę powiedzieć, że nie wiem, czy państwo widzą, ale wygląda na to, że robię tu za korkociąg. No, ja mam nadzieję, że to jest jakiś, no do szampana to nie potrzeba raczej, ale jakieś dobre wino chyba, no mam taką nadzieję. No dziękuję bardzo. No fajnie, super. No tak, korkociąg, no. No fryzurka się nie zmienia, proszę państwa, tak już mam całe życie, no tak to jest. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio oglądaliśmy jakieś zdjęcia sprzed wielu lat i usłyszałem komplement, że wyglądam tak samo. A ja na to mówię, czyli już od małego byłem stary. No tak to jest. A jeszcze chciałam panu powiedzieć swój gest, żeby pan odgadł, co to jest. Tak. No, zwykle to jest jakaś radość, może być też chęć wzięcia się do pracy, chociaż wtedy zwykle robimy to w ten sposób, tak już mniej, tak? To jest raczej, że człowiek czegoś się spodziewa, oczekuje na coś już, jak to mówimy, zaciera ręce, że już się spodziewa czegoś dobrego. Było mi miło pana poznać. Wzajemnie, dziękuję bardzo i do zobaczenia państwu. Tak, i chciałabym, żeby pan wystąpił u nas w Café Fryder z jakimś swoim przedstawieniem. Proszę bardzo. Dziękujemy. Moim państwa gościem był Ireneusz Krosny. Do zobaczenia.